Dzień dobry, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w Plociuchu Historycznym, w którym dziś chciałbym opowiedzieć Wam o historii pewnego napoju, który to napój tak naprawdę stworzył, czy pomógł stworzyć naszą cywilizację. Gdyby nie ów napój, gdyby nie piwo, bo o nim dziś będzie, na pewno nie bylibyśmy na tym etapie rozwoju, na którym jesteśmy obecnie. To jest naprawdę jeden z najważniejszych wynalazków cywilizacji, i wcale nie żartuję. Dlaczego ów wynalazek jest tak istotny? No o tym dowiecie się właśnie w dzisiejszym plociuchu historycznym. Ale najpierw pozwólcie, że opowiem Wam historię, która to pomoże Wam zrozumieć, dlaczegoż bez naszej ambrozji dnia codziennego człowiek by sobie nie poradził. Otóż wyobraźcie sobie młodego chłopca, który to żyje kilkanaście tysięcy lat temu na terenie dzisiejszego Izraela. Dajmy mu więc jakieś pradziejowe imię, aby łatwiej było sobie wyobrazić jego poczynania. Nazwijmy go może Bob. Otóż Bob jest częścią niewielkiego plemienia. Kilkanaście tysięcy lat temu, w czasie, o którym mówię, nie ma jeszcze rolnictwa. Mamy mezolit, a więc środkową epokę kamienia, zbieracko-łowieckie kultury. Więc Bob musi polować. Jako, że Bob ma już te 17 lat, jest dorosłym mężczyzną jak na ówczesne czasy, to też samodzielnie poluje sobie na jakieś tam małe gazele, rącze, czy co tam sobie wtedy w Izraelu żyło. No ale jako, że biega za tymi biednymi stworzeniami, to też czasem musi się napić. No i czegoż tu się napić? Na przykład wody. No woda jest stosunkowo łatwo dostępna. Oczywiście Izrael wyglądał wtedy zupełnie inaczej niż dzisiaj. Nie był aż tak suchy, więc nachylił się nad jakimś pięknym strumyczkiem, pociągnął łyczek czy dwa. Natomiast po kilku czy kilkunastu godzinach niestety przeżył to, co przeżywają niektórzy politycy, kiedy nieco zbyt mocno poniesie ich podczas orędzia. Otóż posrało go. Brzydko mówiąc, przepraszam za to określenie, no ale co ja mogę, jeżeli taka była prawda. Otóż dlaczego tak się stało? No, sytuacja jest bardzo prosta. Niestety 4 km w górę strumienia padła jakaś sarenka, gazela czy inny stwór. Niestety owe zwłoki zanieczyściły wodę i bakterie, które powodują rozkład owej tuszy, przeniknęły do organizmu Boba, zatruwając go. Takie sytuacje zapewne wydarzały się bardzo często. Niestety właściwie aż do XIX-XX wieku. Dezynteria, a więc przewlekła biegunka, dla wielu osób była natychmiastowym wyrokiem śmierci. Jedynym lekiem do dzisiaj na dezynterię jest dostarczanie do swojego organizmu elektrolitów i płynów, które z niego uciekają wszelkimi możliwymi otworami naturalnymi ciała. A jeżeli mamy jeden strumień, którego woda nas zatruwa, no to jest... Po prostu umieramy na siedząco czy na kucająco, jak kto tam woli. To też ludzie z plemienia Boba zaczęli kombinować, co tu zrobić, żeby sobie tą wodę oczyścić. Co zrobić, żeby mieć taki napój, który po pierwsze primo, będzie bezpieczny, po drugie sekundo, będzie można go nieco dłużej przechować. I tak powstaje piwo, moi drodzy. Weźmy na początek samą nazwę, piwo. Skądże ona się wywodzi? Jeżeli mamy coś, co będziemy palić, to odpalić jest paliwo. Jeżeli mamy coś, co będziemy pić, to nie jest napój, tylko piwo. Pijemy piwo, nie pijemy wodę. Już sama nazwa owej substancji w języku polskim pokazuje, jak ważna ona była, ale kiedy to się w ogóle zaczęło? Tak naprawdę nie wiemy. Absolutnie wszystkie takie podstawowe, pierwotne, najważniejsze wynalazki człowieka, takie jak właśnie piwo, koło, język, nie jesteśmy w stanie uchwycić dokładnego momentu powstania tych elementów cywilizacji, ponieważ one są tak ważne, tak istotne, że
z całą pewnością powstają w wielu miejscach jednocześnie. Taka ciekawostka, dygresja, pierwsze dowody archeologiczne na istnienie koła na świecie mamy z terenów ziem polskich, z Bronocic w województwie świętokrzyskim. Powiecie jędrzejowskim bodajże. Natomiast skąd mamy pierwsze dowody na istnienie piwa, na ten wynalazek? Przez wiele, wiele lat w różnego rodzaju opracowaniach na temat tegoż napoju mogliśmy czytać, że pierwsze dowody na jego istnienie, na jego przyrządzanie, na to, że gdzieś tam występuje, mamy z Bliskiego Wschodu, z Żyznego Półksiężyca. Natomiast badania archeologiczne pokazały, że mamy dużo wcześniejsze od tych dowody. Otóż jeszcze przed rewolucją neolityczną, jeszcze przed powstaniem rolnictwa na szeroką skalę, mamy dowody archeologiczne na to, że ludzie wytwarzali, ważyli piwo. Boba nie bez powodu umieściliśmy w dzisiejszym Izraelu, ponieważ stamtąd właśnie pochodzą owe najstarsze dowody. Mamy badania archeologiczne w jaskini Rakafet w Izraelu. Tam pewna bardzo ciekawa kultura. Otóż natufijczycy, kultura natufijska, która jest utożsamiana z pierwszymi rolnikami na świecie w ogóle, sobie żyje i w owej jaskini znaleziono kamienne narzędzia, na których były osady świadczące o tym, że służyły one do wyrabiania piwa w sposób pośredni. Co ciekawe, te dowody liczą sobie około 13 tysięcy lat. A więc już 13 tysięcy lat temu, przed powstaniem nie tylko piramid, nie tylko przed powstaniem pierwszych miast, nie tylko przed powstaniem pisma, ale przed powstaniem rolnictwa w ogóle, przed rewolucją neolityczną, już ludzie wyrabiali piwo, bo wyrabiać je musieli. Kolejne dowody archeologiczne, jakie znamy, są z terenów dzisiejszej Turcji, a więc no, stosunkowo blisko, również z Bliskiego Wschodu. Otóż około 11 tysięcy lat temu, jak się okazuje, być może pierwszej świątyni na świecie, w Göbekli Tepe, ludzie stworzyli pewne koryta, naczynia. Sześć takich koryt znaleziono, które mogły mieć niektóre nawet pojemność 160 litrów. Kamienne koryto o głębokości 160 litrów, wykonane przez ludzi, którzy jeszcze nie opanowali rolnictwa. To jest naprawdę ogromny wyczyn. Ale co ważne, po cóż były te koryta? Te koryta były właśnie po to, żeby w nich ważyć lub przetrzymywać piwo. Znaleziono tam bowiem osady również, tak zwany kamień piwny, który powstaje z połączenia wody i ziarna. No tak w ogromnym uproszczeniu. Powstają szczawiany, szczawian wapnia, dokładnie. Jeśli mamy ogromne koryta w świątyni, to możemy domniemywać, że to piwo, które tam było przechowywane, służyło do celów rytualnych, że po prostu potrzebowali się nawalić po to, żeby mieć kontakt z duchami przodków na przykład, albo z jakimiś swoimi bóstwami. No, te pierwotne religie zazwyczaj bazują na takich paradygmatach animizmu, szamanizmu, więc kontakt z duszami przodków był ważny. No, jeżeli dusza przodka jest zaklęta w kamieniu, no to nie mam bardzo innego pomysłu, jak się z tym kamieniem dogadać, niż po prostu nawalić się i wtedy faktycznie kamień zacznie mi odpowiadać. No, ale po co tym ludziom było piwo? No, już wiemy, że z musu. Wiemy, że było im potrzebne po to, żeby po prostu przeżyć, żeby nie musieć martwić się, czy ta woda, którą przyniosłem sobie z pobliskiego strumienia, przypadkiem mnie nie zabije. Poza tym fajnie jest, żeby woda po przyniesieniu, no chociaż te 2, 3, 5 dni, tydzień była świeża, była zdatna do picia, a nie żeby po kilkunastu godzinach już trąciła myszką. Samo piwo być może powstało przez przypadek, ponieważ wystarczy zostawić mąkę, wystarczy zostawić chleb w wodzie, i on w końcu zacznie fermentować.
on w końcu sfermentuje, będziemy mieli taki kwaśnawy napój, który można nazwać piwem, ponieważ czym jest piwo? To jest istotne. Piwo to jest napój alkoholowy wytworzony ze zboża. Technicznie rzecz biorąc, nie bardzo różni się proces produkcji piwa od procesu produkcji wina, z tym, że wino jest napojem z owoców, korowo z winogron, natomiast piwo jest napojem ze zboża. Ten proces fermentacji jest bardzo podobny. No, wcześniejsze przygotowanie jest bardziej skomplikowane w przypadku piwa, ale również możliwe. Najstarsze dowody archeologiczne na istnienie chleba i piwa to są bardzo podobne do siebie elementy, z uwagi na to, jak ważne są dla ówczesnych ludzi, to te dowody są blisko siebie. Bo tak jak najstarsze dowody na istnienie piwa, to jest mniej więcej 13 700 lat temu, tak piwo to jest, tak chleb, najstarsze dowody na istnienie chleba, to jest niecały 1000 lat starsze. Owe dowody są. Przy czym dowody na pieczenie chleba dużo łatwiej jest znaleźć. Ale za chwilkę dowiecie się, że chleb jest ważny w procesie produkcji piwa i postaram się zdradzić wam sekret wytworzenia takiego piwa w pradziejach. Być może sami będziecie mogli takiego piwa spróbować zrobić. Ale kolejne dowody na istnienie owego napoju w pradziejach mamy z Chin. Otóż w Chinach ponad 7000 lat temu wytwarzano piwo z ryżu. Mamy więc kolejne zboże, z którego da się ów napój wytworzyć. Natomiast 6000 lat temu, nieco ponad 6000 lat temu, wkraczamy już jako cywilizacja w te tereny, w te elementy owego naszego rozwoju, które pozwolą nam zachować pewne elementy naszego życia codziennego i przekazać je potomnym. To znaczy mamy już pierwsze dowody pisemne, pisane na produkcję piwa. Otóż na Bliskim Wschodzie, na terenie Żyznego Półksiężyca, funkcjonuje sobie kultura ubaicka. Nie wiem, jak oni sami siebie nazywali. Wiemy natomiast, że to piwo już potrafili ważyć. Kulturę ubaicką zastępuje, albo kultura ubaicka zamienia się w Sumerów. Otóż w Sumerze mamy ogromny rozwój w produkcji piwa. Tam wiemy, że w Imperium Sumeryjskim piwowarzy, ludzie, którzy zajmowali się produkcją owegoż napoju, byli zwolnieni ze służby wojskowej, co jest ogromną ich nobilitacją. Czyli to znaczy, że ludzie produkujący piwo byli na tyle ważni dla funkcjonowania całego państwa, całego Imperium Sumeryjskiego, że nie można było sobie pozwolić na to, żeby po pierwsze zabrać ich z miejsca ich pracy, a po drugie, żeby pozwolić sobie na to, żeby oni mogli gdzieś tam zginąć. Piwo robione było ze zboża, ale dodawano do niego pewne elementy, któreż to elementy, składniki pozwalały na to, ażeby piwo było smaczniejsze i żeby się nie psuło aż tak mocno. Dodawano więc daktyle, dodawano różnego rodzaju zioła, ale te kultury Bliskiego Wschodu dają nam już pismo i dają nam prawodawstwo. Mamy słynny kodeks Hammurabiego. Mamy wcześniej epos o Gilgameszu. Epos o Gilgameszu, zapewne uczyliście się go o nim w szkole, czytaliście niektóre jego fragmenty. O co tam chodzi, to już mało istotne. Ważne jest, że głównymi aktorami, głównymi postaciami, bohaterami owego eposu jest król Gilgamesz i niejaki Enkidu. Otóż Enkidu był to stwór, był to dzikus, który to miał zabić Gilgamesza.
Tam ów dzikus Enkidu jest przedstawiony w bardzo ciekawy sposób. Otóż był on w całości owłosiony, ale to już mniejsza z tym, to autor zapewne chciał pokazać, że był on bliższy zwierzętom niż ludziom. Ale co jest ciekawe, żył on na pustyni wśród zwierząt i na te zwierzęta polował, nie znał rolnictwa i nie znał cywilizacji, nie wiedział jak się zachować, nie znał zachowania cywilizowanych ludzi. Co pokazuje, że Sumerowie, ci cywilizowani Sumerowie, którzy mieszkają już w miastach państwa, którzy znają rolnictwo, gardzą tymi ludźmi, którzy no, czasem stykają się z nimi, ale jeszcze tego rolnictwa nie znają. Bo rewolucja neolityczna, a więc poznanie rolnictwa nie wyglądało w ten sposób, że nagle o, znamy rolnictwo i wszyscy jesteśmy rolnikami, tylko na tym samym obszarze mogli żyć ludzie, którzy się owym rolnictwem parają, razem z ludźmi, którzy cały czas prowadzą koczowniczy tryb życia zbierasko-łowiecki. I Enkidu właśnie jest takim łowcą zbieraczy. Gilgamesz chciał go ucywilizować po to, żeby pozbyć się niebezpieczeństwa. Wysyła do niego pewną damę do towarzystwa imieniem Szambat, która miała go uwieść, więc tam różnego rodzaju kobiece rzeczy zastosować, ale dopiero ucywilizowała go, dając mu do jedzenia chleb. No, łowcy zbieracze chleba nie jedzą, oni jedzą mięso, przede wszystkim mięso, i do picia dała mu piwo właśnie. Posłuchajcie, proszę, tutaj wynotowałem sobie fragment eposu o Gilgameszu, który pokazuje, jak ucywilizowano Enkidu. Otóż autor antyczny pisze: chleb przed nim postawiono, połamawszy go, zdumiony jął się weń wpatrywać. Nie wiedział, jak strawę taką spożywać, a picia piwa był nienawykły. Nierządnica usta otworzyła i tak do niej rzekła: jedz chleb, Enkidu, to życiodajny pokarm. Pij piwo, jako mamy we zwyczaju. Enkidu dosyta się posilił oraz 7 dzbanów piwa wychylił. Raźniej się poczuł i poweselał. Serce w nim się radowało, a uśmiech obliczy mu przyozdobił. Czyli nawalił się po prostu. Sierść z niego ciała zgolono, a skórę olejem natarto. Tak oto przybrał postać człowieczą. To pokazuje jeszcze jedną rzecz. Jak ważne dla tych ludzi było, czy jak ważna była umiejętność wypieku chleba i w efekcie umiejętność robienia piwa. Kolejna ważna rzecz dotycząca owegoż napoju to to, że on sam był elementem, który był walutą po prostu. Piwem płacono za drobne usługi, piwem płacono robotnikom. Piwo było na tyle ważne, że funkcjonowało jako waluta właśnie. Jednak mamy już, jak widać, po tym, że piwowarów nie brano do wojska, browary, które funkcjonują jako przedsiębiorstwa swego rodzaju, ale przede wszystkim napój ów jako podstawowy element żywienia był robiony w domach. Jednak był on traktowany nie tak jak dzisiaj, że pan domu najczęściej, pan piwowar domowy, sam jestem piwowarem domowym, dzisiaj ma dzień, gdzie rozstawia sobie gary i on będzie piwo robił, a później kolegom da spróbować. Nie, robienie piwa jest tak samo, taką samą domową czynnością, jak ugotowanie zupy. Więc zajmują się tym kobiety. I aż do właściwie XVII, XVIII, XIX wieku ważeniem piwa na własny użytek zajmują się kobiety. To jest dokładnie to samo, co gotowanie zupy. Często mężczyźni zajmowali się robieniem wina. Uważano robienie wina za trudniejszą czynność niż uważanie piwa. I to mężczyźni mieli robić, natomiast piwo było kobiece. Właściwie wszystkie starożytne bóstwa, które zajmowały się piwowarstwem, były to bóstwa kobiece. Idąc dalej, zagłębiając się w historię piwa, przechodzimy płynnie do Babilonu. Babilon zastępuje w pewnym sensie
Sumer. Mamy wspomniany kodeks Hammurabiego. XVIII wiek przed naszą erą. Czasy niebywale dawne. Najstarszy zachowany kodeks prawa. Mówię o nim nie bez powodu. Oczywiście paragrafy dotyczące piwa również się w nim znajdują i możemy z nich wyczytać bardzo istotne elementy, któreż to elementy pokazują nam, jak traktowany był ten napój i cała otoczka wokół niego. Otóż mówią o napoju, o którym dziś mowa, paragrafy od 108 do 111. Pozwólcie. Paragraf 108 mówi, jeśli oberżystka, to jest piwo, jest zagospodarowane przez kobiety. Jeżeli oberżystka jako zapłatę za piwo zboża nie przyjęła, lecz według odważnika zbyt dużego srebro przyjęła, bądź równowartość piwa względem wartości zboża obniżyła i oberżystce tej udowodni się to, do wody wrzuci się ją. Więc paragraf 108 mówi wprost, że jeżeli oberżystka będzie kantowała na cenie piwa, to się ją topi. Tyle. Taka kara. 109 paragraf mówi, jeżeli oberżystka w domu, której przestępcy zebrali się, przestępców tych nie pojmała oraz do pałacu nie doprowadziła, oberżystka ta zostanie zabita. Tutaj już formy wykonania egzekucji nie podano. To jest bardzo ważny paragraf, ponieważ karczmy, oberże, w tym przypadku raczej, no, oczywiste jest, że bardzo często stawały się miejscami, w których dochodziło do różnego rodzaju pijatyk, dochodziło do innych takich ekscesów. Oberże były skupiskami przestępców. I ten paragraf mówi nam, że jeżeli pod swoim dachem, w swojej oberży, taka szynkarka będzie wiedziała, że ma przestępców, co by oni tam nie zrobili, i nic z tym nie zrobi. To nie chodzi tylko o to, że zrzuca się na tą oberżystkę obowiązek faktycznego pojmania, ale też o to, w domyśle to jest. Kodeks Hammurabiego to nie jest współczesne prawo, gdzie to, co jest napisane, to jest, to nie jest napisane, to tego nie ma. Tutaj to jest pewna duża doza interpretacji. Jeżeli nie doniesie na przykład do władz, że słuchajcie, u mnie w oberży jest gang łysego, no to wtedy ona za współudział również karę otrzyma. Paragraf 110. Jeśli kapłanka naditum lub arcykapłanka etum, która w klasztorze nie mieszka, oberżę otworzyła, bądź po piwo do oberży weszła, obywatelka ta zostanie spalona. No to nie tyle piwa dotyczy, co raczej tego, że kapłanki naditum i arcykapłanki entum żyły w swego rodzaju enklawach i nie mogły się bardzo z ludźmi z zewnątrz kontaktować. Ale 111 paragraf już jest ciekawszy, ponieważ mówi, jeśli oberżystka jeden antałek piwa na kredyt dała, w czasie żniw 50 sila zboża odbierze sobie. A więc widzimy, że może taka oberżystka odbierać swoją należność w naturze i odbiera za jeden antałek, czyli 60 litrów, taka jest tego pojemność, odbiera określoną ilość zboża, które oczywiście jest, ta ilość zboża to jest większa ilość niż posłuży do uważania tego antałka, więc opłacać się może. Nie ma takiej możliwości, że ktoś weźmie na kreskę i później powie, że no mam, ale ci nie oddam. Tylko to już jest w jakiś sposób tutaj sprecyzowane, tak to nazwijmy. Z Babilonu mamy naprawdę dużo źródeł dotyczących złocistego, chociaż wtedy nie złocistego, zupełnie napoju. Te źródła są raczej logistyczne, a więc kto od kogo za ile kupił, ale są też akty prawne, ponieważ już w Babilonie, już kilkanaście wieków temu, mamy
uregulowania prawne, które dotyczą sporządzania samego piwa. Chodzi oczywiście o to, żeby nikt nikogo nie próbował oszukać. To znaczy, żeby nie zrobić czegoś takiego, że na przykład robię napój, chcę go później sprzedać, sprzedaję go, ale okazuje się, że fermentacja zaszła, piwo jest piwo, ale dodałem na przykład na 1000 litrów wody jedną łyżkę surowca i że to jest woda lekko zabarwiona tylko, albo i nawet nie, no to już nie mój problem. To też wiemy często, ile surowca było potrzeba do tego, żeby zrobić określoną ilość napoju. Wiemy, jaki to był surowiec. Co więcej, tak jak wam mówiłem, mamy bóstwa, które zajmują się piwowarstwem. Boginią nie tylko piwa, ale w ogóle uciech w państwie babilońskim była Szambat. Bogini, która zajmowała się piwem, no oczywiście odbierała pewnego rodzaju swój kult i z hymnu do niej, oczywiście nie Szambat, a Nikasi. Bogini Nikasi, boginia alkoholu, córka konkretnie boga Enki, odbiera swój kult, między innymi w postaci pewnego hymnu. Z tego hymnu dowiadujemy się, jak owo piwo było robione. Wiemy, że było robione ze zboża, samego w sobie, ze słodu, a więc z wykiełkowanego zboża, ale również z chleba piwnego, specjalnego chleba piwnego, nazywanego babpir. Z tego hymnu możemy się niektórych rzeczy domyślać. Otóż wiemy, że słód mieszano z wodą, robiono taki zacier, czy zakwas właściwie powinniśmy powiedzieć. Ten zakwas prawdopodobnie był podgrzewany z dodatkami, z babpirem, z tym chlebem. Z tego powstawała brzeczka, czyli taki substytut do surowiec do produkcji piwa. Następowała fermentacja, później filtracja. Tyle wiemy. Nie znamy żadnych szczegółów, jak ta fermentacja następowała, skąd mieli drożdże, no bo to drożdże tak naprawdę powodują fermentację. Co tam się działo? Natomiast można się domyślać, że dodawano tam to, co jest napisane na tabliczkach glinianych, a więc miód i wino. Okazuje się, że tłumaczenie miód i wino prawdopodobnie jest niepoprawne. Powinno się mówić sok z daktyli, a więc cukier i winogrona, ponieważ winogrona, jeżeli ich nie umyjemy, jeżeli ktoś z was robił wino domowe, to wie, że jeżeli się winogron nie umyje i zostawi się na nich ten, czy to winogrona, maliny, inne owoce miękkie, jeżeli zostawi się na nich ten biały nalot, taką, no, coś pleśniopodobnego, to nie trzeba dodawać drożdży do wina, ono i tak samo wystartuje. Albo jeżeli dodamy już fermentującego piwa, wina, które nie skończyło fermentować, do nastawu winiarskiego, to również to zacznie. A więc mamy tak zwany starter. Prawdopodobnie Babilończycy tego startera używali. Piwa, które były robione pradziejowo, czy później w Sumerze, w Babilonie, później w Egipcie, do Egiptu sobie za chwilę przejdziemy, nie było klarowne. To piwo, które znamy dzisiaj, ono jest klarowne, czyściutkie, wszystko jest fajnie. Natomiast ówczesne piwo cały czas w nim, mimo filtracji, zostawiało drobinę tego chleba, zostawało babpiru, zostawały różnego rodzaju inne zanieczyszczenia. I przez nie właśnie to piwo było trudniejsze do picia. Źródła archeologiczne pokazują, że pito je właśnie tak jak yerba mate. A więc nalewamy sobie tego piwa, tej brei właściwie, wkładamy słomkę, to były prawdopodobnie trzcinki, takie trzcinowe rureczki nakłute, więc miały sitko i po prostu sobie to piwo siorbano. Można było później ten chlebek sobie wyjeść, to było bardzo pożywne. Do dziś zostały pewne elementy owego podejścia, ale o przepisie za chwilę. W Babilonie, podobnie jak w Sumerze, później w Egipcie, piwo było bardzo egalitarnym napojem. Pili go wszyscy. Było całkowicie powszechne, równie powszechne jak dzisiaj na przykład Coca-Cola.
Tak, każdy pije kolę, taką czy inną, czy Coca-Colę, sensu stricte. Równie dobrze możemy zobaczyć jakiegoś, nie wiem, robotnika fabrycznego z puszką owegoż napoju, czy pochodną, pochodnego. Równie dobrze możemy zobaczyć polityka, prezydenta, premiera, czy spokojnie mogę sobie wyobrazić papieża siorbiącego kolę. Tak też było i wtedy. Oczywiście rodzaje tego piwa się różniły. Sumerowie, Babilończycy robili różne piwa. Robili napoje mniej, bardziej treściwe, o mniejszej czy większej zawartości alkoholu. To wszystko zależy od tego, ile użyjemy cukru, czy procent cukru w takim właśnie surowcu. Co ciekawe, u Babilończyków w dobrym tonie było się upić. Ktoś upity w Babilonie nazywany był kimś, kto dostał się w objęcia Nikasji, a więc tej bogini piwa. W Biblii mamy pewne ślady tego. Otóż według autorów biblijnych Babilończycy byli ludźmi, którzy byli bardzo mocno powiedzielibyśmy niemoralni. To jest chyba najlepsze określenie, bo właśnie byli pijakami. Tak jak w Babilonie nie było nic złego w tym, żeby się czasem narąbać, tak dla Hebrajczyków było to nie do przyjęcia. Oni tak nie mogli. Historia piwa do Egiptu się przenosi. W Egipcie osiągnięto pewien szczyt wytwórczości takiego piwa starożytnego. Produkowano naprawdę przeróżne jego odmiany. Były piwa pszeniczne, były piwa jęczmienne, były piwa z przeróżnymi dodatkami, ale okazuje się, że nie były to piwa takie jak dzisiaj były. Oczywiście różne ludy starożytne dodawały chmiel do piwa. Dzisiaj wydaje nam się, że jest to absolutnie konieczne, ale okazuje się, że nie aż tak. Egipcjanie, Babilończycy znali dodatek chmielu, ale on zanika w pewnym momencie i w Europie pojawia się dopiero później w średniowieczu. Jednak w Egipcie, co ciekawe, produkowano pewne ciemne piwo z przeznaczeniem dla kobiet. Piwo, które miało niewielką zawartość alkoholu i w języku egipskim nazywało się karmi. Ale Egipt jest ważny w historii piwowarstwa, ponieważ w Egipcie właśnie odkryto najstarszy browar na świecie. Otóż browar ten znajdował się w miejscowości Hierakonpolis i liczyłby sobie 5400 lat aż. Piwo w Egipcie jest absolutną podstawą wyżywienia. Robotnicy, którzy pracują dla faraona, czy pracują dla możnowładców, dla świąty, dostają piwo jako deputat, często i jedzenia, i picia. Pierwszy strajk odnotowany w źródłach historycznych dotyczy właśnie tego, że robotnicy chcą więcej piwa dostawać. Również egipski napój był bardzo mętny, bardziej przypominał pewnego rodzaju zupę zimną, zupę z chleba zrobioną, taką gramatkę, niż piwo dzisiejsze. Więc można było to jednocześnie i napić się, i zjeść. Mamy liczne figurki, makiety wręcz, browarów z terenu Egiptu, więc wiemy, jak to wyglądało, wiemy, jak wyglądały kadzie, wiemy, jak wyglądał sam proces. Według Egipcjan Bóg Ozyrys przekazuje piwo bogini piwa. Bogini piwa, Hator. Hator była boginią, no nie tylko piwa, ale też uciech. Na jej cześć przeprowadzano również święto Tekch, na którym oczywiście mamy to, co w Rzymie później nazwiemy bachanaliami, z tym, że w Rzymie bachanalia oczywiście winem zakrapiano, nie piwem. W Egipcie również ważenie piwa było obowiązkiem domowym kobiet. Napój ten jest tak ważny w Egipcie. Co było najważniejsze w Egipcie? Życie wieczne. I to temu, żeby zapewnić sobie życie wieczne na polach trzcin, Egipcjanie podporządkowali absolutnie wszystko w życiu doczesnym. Najważniejszym momentem w życiu, w śmierci, w istnieniu
Egipcjanina starożytnego, jest właśnie moment, w którym on cieleśnie umiera i przechodzi na pole trzcin. To właśnie ten moment przejścia jest najważniejszy. Te kilka godzin sądu Ozyrysa jest dla niego najważniejszy. I cóż daje się takiemu zmarłemu na tą podróż? Daje mu się chleb i piwo właśnie. Chleb bardzo, bardzo specjalny. Porozmawiajmy sobie w tym momencie o chlebie piwnym, a więc o tym bapirze, który służył w Babilonie, w Sumerze do produkcji piwa, który służył również w Egipcie. Otóż był to chleb bardzo, bardzo swoisty. Chleb, który nie mógł służyć do jedzenia, ponieważ wytwarzano go ze słodu. Słód, jak sama nazwa wskazuje, jest słodki, ponieważ zachodzi w ziarnie pewien proces. Jak słód zrobić? Otóż mamy ziarno. W tych trzech kulturach, w Sumerze, w Babilonie i w Egipcie, były to pszenica, płaskórka, orkisz albo samopsza, te trzy najstarsze pszenice na świecie, albo jęczmień. Bierze się takie ziarno, namacza się go, co znamy i z dzisiejszego słodowania, i z archeologicznych również źródeł. Namacza się taki, czy zwilża, obojętnie, takie zboże, pozwala mu się wykiełkować. Kiedy zaczyna kiełkować, to znaczy, że przetwarza się skrobia. Ziarno jest złożone ze skrobi i z warstwy aleuronowej, czyli tej skórki. Zachodzi pewna przemiana, która skrobie, cukier złożony, przetwarza na cukier prosty. Kiedy zaczyna kiełkować, suszy się taki słód, co pozbawia ziarenka owych kiełków. No, kiełki są gorzkie, nie chcemy takiego, tej niesmacznej goryczki w piwie. Jeżeli chcecie, możecie sobie zrobić swego rodzaju eksperyment. Otóż wziąć do ust kawałek, no, dla odważnych łyżeczkę mąki, a dla normalnych kęs chleba i żujcie sobie go przez długi czas. Na początku będziecie czuć chlebowy, mączny smak, ale po kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach zaczniecie czuć smak słodki, ponieważ w naszej ślinie jest enzym, który nazywa się amylaza ślinowa i owa amylaza prowadzi do rozkładu właśnie skrobi na cukier prosty na glukozę. I to właśnie glukoza jako pokarm dla drożdży fermentuje. To znaczy drożdże zamieniają swoje jedzenie, czyli zamieniają cukier prosty na alkohol i dwutlenek węgla. Tak dla jasności. Więc robi się ten słód. Słód się mieli, żeby zrobić z niego mąkę, najczęściej pełnoziarnistą. Z tej mąki robi się takie chleby, grube placki, które się opieka tylko z zewnątrz, to znaczy one z zewnątrz mają być opieczone, żeby się nie rozwaliły, a w środku mają być prawie surowe jeszcze. Chodzi o to, żeby po prostu tej skrobi nie spalić, tak to nazwijmy. Te chleby są rozdrabniane i podgrzewane. Otóż nie tylko chemicznie, tylko amylazą można zamienić cukier złożony na proste, ale również temperaturą. Dlatego mówi się, że piwo się waży, czyli gotuje. No, oczywiście nie można w tym procesie doprowadzić do wrzenia, no bo rozgotujemy i będzie po wszystkim. Trzeba podgrzewać i nie doprowadzać do wrzenia, wtedy będzie wszystko ok. Mamy taką słodką, bardzo słodką, mączną, zbożową zupę. Do tej zupy dodajemy dodatki, dodajemy drożdże. No, jakie dodawano, tak naprawdę nie bardzo wiemy. Wiemy, że w czasach ptolemejskich, a więc w czasach, kiedy to Grecy rządzą Egiptem, na pewno znano drożdże, na pewno te drożdże były używane, drożdże sensu stricte, tak jak my je dzisiaj używamy, ponieważ była pewna funkcja, był pewien zawód nazywany zmourkus, który to rzemieślnik właśnie drożdżami się zajmował. Ale przejdźmy dalej do produkcji piwa. Co bardzo interesujące, w Afryce nadal, w Afryce, na Bliskim Wschodzie, na Bałkanach, został zwyczaj robienia pewnego napoju. Otóż napój ów nazywa się boza. Nawet w Polsce znamy ów napój. Jego
proces produkcji niewiele się różni od tego, jak robiono piwo w starożytności. I teraz na koniec pierwszego odcinka o piwie chciałbym Wam właśnie o bozie opowiedzieć. Otóż, jak zrobić sobie domową bozę, a nie jest to trudne zupełnie. Taka boza ma do jednego, no może do 2% alkoholu jedynie i właśnie takie piwo wtedy robiono, więc możecie w bardzo prosty sposób spróbować sobie, zobaczyć sobie, jak tworzy się, jak tworzono piwo w starożytności i jak ono smakowało. Czy było choć troszkę podobne do piwa dzisiejszego? Otóż tradycyjnie bierze się ziarno jęczmienia albo pszenicy, namacza, no i czeka, aż wykiełkuje, czyli robi się to słodowanie. Ten proces trwa 3, może czasem 4 dni. Następnie się suszy, żeby pozbawić słód kiełków. No, tutaj już, no i później mieli. Tak? Dla wielu z Was już jest ok, po wszystkim, nie mam gdzie tego zrobić, nie mam nawet kuźwa balkonu, gdzie ja to zrobię w kiblu. Spokojnie możecie sobie wejść na dowolną stronę dla piwowarów domowych i kupić sobie już gotowy, ba, nawet zmielony słód. Więc zakładamy, że mamy już ów słód. Bierzemy nieco niesłodowanego zboża. A więc bierzemy sobie mąkę. Wystarczy wziąć zwykłą mąkę, najlepiej razową. Robimy sobie z tego zboża i mąki zakwas. Dokładnie taki jak zakwas na chleb. Ok, to już mamy. Przepisów na zakwas jest naprawdę dużo. Kiedy mamy już zakwas, kiedy mamy już mąkę z tego słodu, mieszamy to wszystko, robimy sobie chleb. Robimy sobie takie placki. No i trzeba to teraz upiec. Tradycyjnie pieczono chleby w piecach podobnych do piecy tandoori. A więc w takich piecach glinianych. Możemy sobie piec zastąpić dzisiaj patelnią po prostu. Nagrzewamy mocno patelnię i opiekamy z jednej, z drugiej strony te placki. Nie chodzi o to, żeby je upiec w środku, tak jak już mówiłem. Chodzi tylko o to, żeby opiec je z zewnątrz, żeby je podgrzać. Wypieczone bochenki sobie rwiemy, łamiemy i umieszczamy w naczyniu. W naczyniu, na dnie którego, czyli najpierw musimy wsypać troszkę tego słodu jeszcze. No i teraz właśnie, tu jest pewnego rodzaju dualizm. Możemy użyć chleba czy tych placków ze słodu, możemy użyć tylko ze zwykłej mąki niesłodowanej, to już obojętnie. Ważne, żeby w całym tym surowcu mieć około 20% wagowo tego słodu. I zalewamy wodą. To już tak naprawdę mniejsza z tym ile. Odstawiamy w chłodne miejsce. Fermentacja powinna zajść spontanicznie. Dlatego, że wszędzie wokół nas gdzieś tam sobie drożdże latają. Więc one w końcu usiądą na tej naszej brzeczce, bo tak się to nazywa, i zacznie ona fermentować. Jeżeli nie zacznie fermentować, możemy dodać jakiś starter, a więc możemy dodać na przykład troszkę drożdży piwnych, również można je kupić bez problemu, można dodać właśnie te owoce, nie umyte jakieś winogrona, ale z własnych plantacji, bo nie chodzi o to, żeby wrzucić sobie pestycydów, tylko chodzi o to, żeby wrzucić drożdż. To w końcu zacznie fermentować. Następnie odbywa się filtracja. Tradycyjnie filtracja jest bardzo prosta. Najzwyczajniej w świecie. Do tego gara, w którym to jest, wrzucamy jakąś matkę. Dzisiaj to najczęściej bywa, nie wiem, pielucha tetrowa. Przyciskamy tą pieluchą całe to nasze zboże, pokruszony chleb. Po kilku dniach, kiedy już przestanie się pienić, przyciskamy to wszystko do dna i zlewamy tą naszą no młoto, zlewamy tą breję całą. Możemy sobie później wysłodzić, a więc wypłukać troszeczkę to młoto. Całość, cyk, z powrotem do innego naczynia, no i mamy gotową bozę.
tak właśnie wygląda proces produkcji piwa. Bardzo prosty, więc w uproszczeniu. Robimy chleb z mąki i wody, wrzucamy pokruszony chleb na odrobinę słodu pokruszonego, zalewamy to wodą, dodajemy drożdży, mamy bozę, mamy piwo starożytne. Tak właśnie to wyglądało. Proces bardzo prosty. Mamy taki kwaśny, nie do końca smaczny napój, ale warto spróbować, żeby wiedzieć, jak to w ogóle smakowało. Na dzisiaj kończymy, na dzisiaj tyle. W kolejnym odcinku, no bo nie udało się, oczywiście nie ma najmniejszej możliwości, żeby opowiedzieć całą historię piwa w jednej rozmowie 40-minutowej mniej więcej, więc będzie drugi odcinek. W drugim odcinku opowiem Wam, jak wyglądała historia piwa w średniowieczu, jak wyglądała historia piwa w Grecji, w Rzymie wcześniej, jak wyglądała historia piwa w XIX wieku, bo wtedy bardzo dużo się zmieniło. To piwo zupełnie stało się inne. Jak wygląda międzywojenna historia piwa i dzisiejsza. I w kolejnym odcinku, którego wypatrujcie, opowiem Wam również, jak w bardzo prosty sposób zrobić sobie dzisiaj piwo domowe. Takie już prawdziwe domowe piwo, co nie kosztuje dużo, jest bardzo proste i bardzo serdecznie polecam Wam to zrobić. Na dzisiaj tyle. No i co ważne, jeżeli Wam się podobało, jeżeli będziecie chcieli zrobić bozę, jeżeli obejrzeliście do końca, napiszcie przecież w komentarzu boza. Będę wiedział, że dotrwaliście. Dajcie proszę łapkę w górę, komentarz, udostępnijcie. Myślę, że odcinek nieco inny niż zazwyczaj, troszkę na luzie, więc mam nadzieję, że Wam się podobało i docenicie to łapką w górę. W ten sposób nagradzacie moją pracę. Na dzisiaj tyle. Dzięki, hej, cześć, pa.